Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP 24. W poprzednim odcinku mieliśmy wyścig na torze Sepang w Malezji, na mokrym torze, cały wyścig. I tam ukończyłem ten wyścig na 15 miejscu. Udało się wywalczyć jeden punkcik w samej końcówce. No przez większość wyścigu tak naprawdę uczyłem się, jak to tutaj w tej edycji wygląda jazda po mokrym torze. A teraz pora na Walencję, czyli pora tutaj zakończyć ten taki, no można powiedzieć, wstępny sezon, którego ja szczerze mówiąc i tak no nie traktuję tego sezonu poważnie. Dostajemy kontrolę nad naszym zawodnikiem na 3 wyścigi przed końcem. Nie mamy oczywiście wpływu na to, co się działo wcześniej. No to teraz pora tutaj najpierw się zakwalifikować dobrze i potem przejechać ten wyścig. Ostatni taki weekend. A od oczywiście następnego odcinka już zaczynamy pierwszy taki prawdziwy sezon tutaj Milana Pawelca w Mistrzostwach Świata. Zakładamy sobie nowy komplet miękkich opon. Te praktycznie są w ogóle nieruszone, ale mamy na tyle. Jeszcze tylko tutaj sobie jakieś czasy zobaczę, jak będą. No mamy już 42,6. Ile ja pojechałem wcześniej? 42,6. No tutaj na przykład w pierwszym treningu pojechałem 42,0. Zdecydowanie najszybciej, to już trochę wolniej. Ale myślę, że możemy tutaj powalczyć. Tutaj mamy trochę zachmurzone niebo, ale padało nie będzie. Za to podczas wyścigu już tam było widać, że gdzieś tam będzie padało. Albo będzie wyścig wznowiony na mokrym torze, albo będziemy mieli po prostu ten wyścig przerwany. Tutaj jadą jacyś zawodnicy, jadą z tyłu, tu ich przepuszczę. Cały czas jest to, że te FPS-y dropią, ale to jest no, na pewno nie jest wina konsoli, bo przecież dokładnie na tej samej konsoli jeszcze jeden zawodnik jedzie. Na tej samej konsoli nagrywam formułę. No a formuła wydaje mi się, że to jest bardziej wymagająca gra i oczywiście pod względem graficznym i tak dalej niż MotoGP, no ale kto gra co roku w edycję MotoGP, no to wie, że na początku jest naprawdę sporo problemów tutaj z każdą edycją. Dopiero po paru patchach to się zaczyna trochę normalizować. Tor Ricardo Tormo w Walencji. Tor, który od wielu, wielu, wielu lat zamyka nam tutaj sezon Mistrzostw Świata. To jest też taki odcinek, jakby powiedzieć, ostatni, który nagrywam na bieżąco. Nagrywam go w niedzielę i oczywiście opublikuję też w niedzielę. A kolejne odcinki na cały tydzień już muszę nagrać do przodu, bo oczywiście no nie będzie mnie w domu. O, kto z Was jest nowy, to też właśnie mogę powiedzieć, że poza YouTube'em pracuję jako kierowca zawodowy. Jeżdżę od poniedziałku do piątku praktycznie. Przez cały tydzień nie mam mnie w domu. No czasem zdarza się, że na przykład gdzieś tam
ze środy na czwartek noc spędzam w domu, a tak to przez cały tydzień nie mam mnie w domu. Także swoje filmy, jeśli chodzi o MotoGP i Formułę 1, to muszę nagrywać no tylko na weekendach, bo tylko wtedy mam czas. No i dlatego zdecydowana większość moich filmów to są filmy nagrywane no, z takim dużym wyprzedzeniem. Także właśnie nie zawsze mogę się tam na bieżąco odnieść do tego, co się tam na przykład rzeczywiście w świecie motorsportu wydarzyło. Kończymy już powoli pierwsze okrążenie. Jeszcze tylko ten ostatni zakręt. Długi zakręt, szybki, zacieśniający się. I niedługo kończymy nasze pierwsze okrążenie, które da mi dopiero 13 miejsce. Tutaj uślizgiem. A w ten zakręt można tak wejść. To okrążenie póki co dużo lepsze. To mogłem lepiej ten zakręt pokonać. Z uślizgiem wychodzę. Jeszcze tylko końcówka. To będzie chyba pierwszy czas. Tak jest, jest pierwszy czas. 234 tysięczne przewagi nad drugim zawodnikiem. Fajnie, że takie uślizgi tutaj można robić. W MotoGP 23 wydaje mi się, że taki uślizg to już by się zakończył tym, że motocykl dostałby niestabilności i byłaby przewrotka. Ten czas już jest raczej nie do poprawy. Mamy nawet teraz już track limits. I tak, teraz już zjeżdżam do boksu, tylko szczerze mówiąc, ja się boję zjeżdżać do boksu. W tej edycji MotoGP boję się zjeżdżać do boksu, żeby nie zarobić long lap penalty. Oj, przewrotka. To nie, od razu się cofam. Od razu też to pomijam. Z tego względu, że za przewrotkę też już można dostać long lap penalty. Dobra, zjeżdżam do boksu. Powoli. Muszę wyhamować. Dobra, jest, teraz już jest ok. No chyba za to no. To już nie dostanę long lap penalty.
Nawet w Malezji, jak zjeżdżałem do boksu, to tam w jednym miejscu pojechałem po trawie i za to od razu longa penalty. Jak to wygląda? No, zapowiada się, że będzie pole position. Tutaj jeszcze ten Furosato jest w czwartym sektorze teraz. Ale możemy tutaj już nie doczekać się jego czasu, czy się poprawi, czy nie. Zostało jeszcze tylko 10 sekund. Nie poprawił się. No to chyba możemy świętować już pole position. Final results of the second Moto3 qualifying session. That's the end of our broadcast for today, and we look forward to seeing you tomorrow. Był kiedyś taki zawodnik, no nadal jest, tylko nie mam pojęcia, czy on dalej jeździ w mistrzostwach świata, czy nie. Jeden z braci Onczu, z tych Turków. To ich nie wiem pojęcia, gdzie oni teraz się znajdują. Ale jeden z braci Onczu właśnie też tak chyba na ostatni wyścig w Walencji się pojawił i też nabił, no chyba też pole position zdobył, coś takiego, coś mi się tak przypomina. Dobra, no to teraz pora już tutaj startować. Jak to z tymi oponami tu jest? Miękki opon tutaj polecają na wyścig. Tył też miękki polecają. Ta opona ma przejechane 3 okrążenia. Ja nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Założę sobie pośrednie opony. Szkoda, że też nie wiadomo dokładnie, kiedy ten deszcz nadejdzie. Bo jeśli ten deszcz by dojść dopiero po paru okrążeniach nie nadejść, to też bym wziął miękkie opony. A jeśli gdzieś nadejdzie pod koniec tego wyścigu, no zobaczymy. Od tej edycji MotoGP oczywiście też startuje samodzielnie. Samemu tutaj muszę puścić sprzęgło, tak jak w F1. Tylko, że w F1 to mi się czasem zdarzało pomylić w ten sposób, że potem chciałem hamować sprzęgłem. O, jeśli chodzi o formułę, to... Aj, pierwsze ostrzeżenie. Jeśli chodzi o formułę, to mam takie plany na przyszłość. Może się kiedyś tego doczekam. No to nie jest niemożliwe. Jeśli chodzi o Formułę 1, to teraz tak marzy mi się, żeby sobie kupić taki zestaw do jazdy, jak bazę Moze R9. Bo no nie wiem, czy potrzebuje silniejszej bazy niż ta Moza R9, która ma te 9 Nm siły. Za to dostałem ostrzeżenie, czy nie? Chyba nie. No w każdym razie, chciałem sobie kupić kiedyś tam w przyszłości do nagrywania bazę Moza R9. Ponieważ do tej bazy Moza R9 można sobie kupić też kierownicę, i to nie byle jaką kierownicę, Moze i przewrotka. Nie będę tego cofał, czy będę? Cofnę. Albo i nie cofnę. Nie będę cofał. Nie będę cofał. No dobra, tak jak już mówiłem, chciałem sobie kupić kiedyś tam do F1 do nagrywania bazę Moze R9 i do tego kierownicę Moza FSR Formuła, coś takiego. No to już może przewinę, chociaż też nie powinienem. Generalnie będę się starał, to nie, to znowuż tutaj to się nie mogło udać. Kierownica. Jaką kierownicę bym chciał kupić do tej bazy? To już może w końcu teraz będę miał okazję powiedzieć.
Tam się znowu ktoś przewrócił. Będę chciał kupić Moza FSR Formula, coś takiego. To jest kierownica, która wygląda, no, bardzo mi się podoba. Oczywiście w stylu F1 wygląda. Ma oczywiście też wbudowany wyświetlacz. Tak, w rzeczywistości w F1, gdzie tam wiele informacji jest pokazywane na bieżąco. To jest zderzenie z kim to? Z Celestino Vietim. Jestem na 6. miejscu. No powinienem być dalej. Bo już też druga przewrotka była. No w Malezji to w ogóle tych przewrotek było dużo więcej. Ale Malezja to był mokry tor. Jednak no mam nadzieję, że kiedyś może dojdę do takiego momentu, że tutaj też błąd, że i na mokrym torze dam radę bez przewrotki przejechać cały wyścig. Tu fajnie, że można na wzbogaconej mieszance przejechać cały wyścig. Można by się bawić w coś takiego, że sobie mniej paliwa zatankować i potem bawić się, na przykład jechać na tej drugiej mieszance. No tak jak w MotoGP, w kategorii MotoGP, to tam zabawy z paliwem jest przez cały wyścig. Cały czas, bo tutaj było blisko piasku, cały czas się zastanawiam, nie mogę tego znaleźć, czy w ogóle jest tutaj ta opcja. Ej, trawa. Czy jest ta opcja tego, jak to się po angielsku nazywa, tuck-in automatycznego, czyli że po prostu na prostej ten zawodnik, on sam już aby kładł się na zbiornik paliwa. Ale to nie jest aż takie straszne, bo to jest na przykład w Walencji to jest kilka miejsc, gdzie ten zawodnik, on chce aby no, podnosić ten motocykl na tylne koło. Trochę nam uciekła ta prowadząca piątka. Tutaj pojechałem lepiej teraz ten zakręt. Trzy okrążenia mamy już za nami z 12. To jest jeszcze zdecydowanie za mało, żeby już nie wznawiać tego wyścigu. Track limit, ktoś tam dostał. Ja już dojechałem tej grupy tutaj. A ten pierwszy sektor jakoś mi sprzyja. Oj, to już ślizgiem wszedłem w ten zakręt, ale podoba mi się to, że można takimi ślizgami tutaj wchodzić. Nie wiem jeszcze jaka to była gra, czy to było MotoGP20, to moje ulubione. Tam było kiedyś też takie MotoGP, gdzie naprawdę fajnymi ślizgami i to tak automatycznie się oczywiście wchodziło w zakręty. Mamy już tutaj czwarte miejsce. Tu źle ten zakręt pokonałem, ale nie straciłem aż tak dużo czasu. Delikatny uścisk na wyjściu.
Mamy teraz 42,5. No jesteśmy zdecydowanie najszybszym zawodnikiem na torze. A jest w końcu tutaj ten zawodnik, który się przewrócił. Tutaj w tym drugim zakręcie. On już w tym wyścigu nie jedzie. No i to jest, szczerze mówiąc, też coś takiego, co w MotoGP 23 się mało z tym spotykałem. Ten kontakt z Hulgado. Że zawodnik, w ogóle, że przewrotki w MotoGP 23 mało przewrotek było. Jak już były przewrotki, to tylko i wyłącznie przez to, że zawodnicy byli źle zaprogramowani i po prostu wyjeżdżali gdzieś poza tor. Że tak byli, tak by nauczeni jeździć poza torem. Tył za to mamy troszkę chłodny, widzę. Stan drugie ostrzeżenie. Pięć okrążeń pokonanych. To okrążenie, jak ukończymy, to już będzie połowa dystansu wyścigowego, a to okrążenie na pewno uda się ukończyć. Jeszcze ani jednej kropli nie ma nigdzie. Trochę ta zimna ta opona jest z tyłu. Ewidentnie to jakby się nie dogrzewa. Na razie to jestem tak zawieszony trochę. Oj, tutaj już myślałem, że się przewrócę. Tam jest taka pułapka. No trochę teraz mi odjechał. No to mamy już połowę dystansu wyścigowego przejechane. Alonso jest czwarty. Tutaj mamy z nim tą taką małą rywalizację. No ten też już się gdzieś powoli musi zbliżać. Teraz się dosyć zbliżyłem. No i tutaj znowu mi ucieknie.
7 okrążeń na 12 pokonane. No inną linią to jeżdżą w pierwszym zakręcie. Tutaj szeroko wyjechałem teraz. Suzuki się przez to do mnie zbliżył. Teraz takim uślizgiem chyba jechałem. Czułem to po kontrolerze. Tył już jest tak prawie do połowy zużyty. Zaczynamy 9 okrążenie. To okrążenie, jak się uda przejechać, to już będzie 75% dystansu wyścigowego. Więc to okrążenie, jak kończymy, to już na pewno nie będzie wznowienia tego wyścigu. Tutaj znowu mnie wyrzuciło. Drugi raz już z rzędu w tym zakręcie się nie utrzymałem, jeszcze w uścisk na wyjściu. I zaczyna padać. Teraz pierwsze krople wody już mi zamknęło w przód. Może to tak od razu aż. No. Aż tak strasznie się przyczepność pogarsza. Po pierwszych kroplach wody już tak przyczepność znikła. To jest niesamowite. I to jest nierealne. To jest nierealne, żeby po pierwszych kroplach wody przyczepność już tak znikła. No, nie mogę się po prostu teraz utrzymać na torze. Zobaczymy, co tutaj będzie w hamowaniu. No czemu teraz się podnosisz? No to 9 okrążeń będzie ukończone. Pod warunkiem, że każdy zawodnik dojedzie do mety. I każdy zawodnik już ukończył to okrążenie. No i teraz tutaj już zaczynają się problemy, żeby utrzymać to miejsce.
Już tutaj był coraz większy uścisk, no teraz już tej wody jest coraz więcej na torze. Na przykład na tym okrążeniu jakby doszło do takiej przewrotki, że mi zamknęło przód, to już bym się nie dziwił. No teraz to już jest problem. Teraz to już jest problem, żeby się trzymać. Ale ten wyścig już raczej będzie zakończony. Tak, i oczywiście zaliczyło wyniki z ostatniego pełnego okrążenia, więc ten wyścig kończymy na drugim miejscu. Generalka, szóste miejsce tutaj w generalce, no, tylko że no to jest, ja tego szóstego miejsca, to tak jak mówiłem, od początku kariery mówiłem, ja tego szóstego miejsca tutaj nie traktuję poważnie. Tak jak mówiłem, prawdziwa kariera tutaj Milana Pawelca rozpoczyna się już od następnego odcinka, kiedy będziemy zaczynać pierwszy taki pełen sezon w kategorii Moto3 w Mistrzostwach Świata. Dwa podium, dwa pole position tutaj w tym takim, jakby to powiedzieć, wstępnym sezonie. Włączymy sobie to może od razu. Activate the market from the first season. Niech będzie tak, niech będzie tak, że już od pierwszego sezonu będziemy mogli tutaj jeździć. I teraz tak, no mamy już zespoły z MotoGP nawet. Absolutnie nie idziemy do MotoGP. Ani do Moto2. Leopard. Leopard to jest zespół, w którym jeździłem w karierze. W poprzedniej serii jeździłem w Leopardzie. Tutaj mamy dwa słabsze. Czy tutaj jeszcze mam jakąś... A, to jest mój obecny zespół. A zrobimy tak. Zostaniemy w obecnym zespole. Dajmy na to, że dostaliśmy tam jakieś te dzikie karty, czy coś takiego, no i dajmy na to, że tutaj ten nasz zespół zdecydował się odnowić z nami kontrakt, podpisać nas już tak na pełen sezon. Wymagania tutaj, jakie będziemy mieli, zdobywać punkty w każdym wyścigu i mistrzostwo zakończyć w czołowej dziesiątce. Myślę, że to są bardzo realne tutaj możliwości dla nas. Wszystko tutaj się zgadza. Oficjalny kalendarz. Ale nie da się tego tutaj edytować w żaden sposób. Bo tutaj tą rundę w Kazachstanie ja bym chciał, szczerze mówiąc, usunąć. Dlaczego? No dlatego, że w rzeczywistości ta runda już została tak jakby postponed, czyli że opóźniona. I kto wie, czy to się nie skończy tak, że znowu po raz kolejny tej rundy w kalendarzu nie będzie. Ale już trudno, niech tutaj będzie. Bo nie da się tego w żaden sposób. A you can customize. O właśnie, czy nie?
Aha, nie mogę tutaj. Remove the doll. Add. Mogę to zrobić. To będzie trochę zabawy, ale mogę to zrobić. Tak. Tak. Tak, Kanady. Nie ma, nie Kanady. Nie ma tej. Nie ma Argentyny. Jerez. Le Mans. Ja się tutaj będę posiłkował zaraz telefonem obok. Wejdę sobie na oficjalny kalendarz. Na stronę MotoGP. Zaraz muszę wejść. Teraz zakładka kalendarz. A tak, następna będzie Katalonia. Potem będą Włochy. Tutaj runda szósta. No to zresztą przecież to jest tutaj ułożone tak, jak ma być. I teraz Mugello. Zamiast tego Sokoła Assen, Holandia. Potem będzie pewnie Sachsenring. No tak, to już wszystko jest to samo. Sachsenring jest. Silverstone. Red Bull Ring. Aha, nie mogę więcej tras. Nie mogę więcej tras zrobić. A ja nie chcę jeździć po tym Sokole z tego względu, że nie ma tego w rzeczywistości, no ale już trudno, no. Jak inaczej się nie da, no to się po prostu tam wybierzemy. Nie da się tego w żaden sposób zmienić. No trudno. Tutaj już mam jakieś 6 transferów. Tutaj 6, to tutaj co się zmieni? Rins do VR46. Marquez do Aprilii. No dziwne są te transfery i szczerze mówiąc powoli zaczynam żałować, że się na to zgodziłem. Na te transfery, ale trudno. Pierwsza rywalizacja będzie z kolegą zespołu. Na dystansie tutaj trzech wyścigów. No to w tym momencie też oczywiście dochodzimy do końca tego odcinka. Pierwszy ten taki wstępny sezon został zakończony. I od następnego odcinka już zaczynamy nasz pierwszy taki prawdziwy, cały sezon w Mistrzostwach Świata. I rozpocznie się on oczywiście na torze Lozail w Katarze. Do zobaczenia.